Andrzej Herek, sekretarz miasta Grudziądza. Jesteśmy na czwartym Krajowym Kongresie Sekretarzy, trwającym dwa dni, od 19 do 20 września 2019. Sekretarzem jestem zaledwie od pół roku, od 26 lutego, natomiast samorządowcem od 12 lat. Od 12 lat i wcześniej byłem, zawiadywałem Wydziałem Edukacji w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. Moje doświadczenia jako kierującego Wydziałem Edukacji są bardzo istotne i ważne w prowadzeniu teraz, czy na tym stanowisku sekretarza, dlatego że poznałem urząd od wewnątrz, poznałem ludzi, poznałem procedury, poznałem mechanizmy, które rządzą urzędem i to mi bardzo ułatwia w pełnieniu funkcji sekretarza. Bycie sekretarzem, czy bardziej, niekoniecznie to jest bycie, bardziej pełnienie funkcji jest niezwykle odpowiedzialne i tak odbieram tę funkcję, dlatego że zadań jest całe mnóstwo i to są zadania tak nie do końca określone w przepisach prawnych. Niemniej jednak one wynikają z dnia codziennego, ale również z poleceń prezydenta, któremu bezpośrednio podlegam. Zatem trudno mi odmówić prezydentowi w sytuacji, kiedy potrzebuję akurat czy zleca mi wykonanie określonych prac. Moje problemy, czy może trudności, na które jestem w stanie przezwyciężyć, wynikają z faktu, że jesteśmy w trakcie reorganizacji urzędu trwającego. Ta reorganizacja trwa od połowy czerwca. Założyliśmy sobie, że do końca września tę reorganizację wykonamy i przed wyjazdem miałem spotkanie, również kolejne spotkanie z zespołem do spraw reorganizacji. Jestem przekonany, że wykonanie tego zadania jest bliskie. I być może z całą pewnością do końca września tę reorganizację wykonamy. To się wiąże oczywiście z powstaniem zupełnie nowych wydziałów, dlatego że Urząd Miejski powinien odpowiadać na pewne wyzwania rzeczywistości i przyszłości, chociażby na te elementy, które wiążą się z coraz szerszym wkraczaniem w życie człowieka różnych programów informatycznych, elektromobilności chociażby, czy też konsultacji społecznych. Nasz urząd i mój prezydent jest nakierowany na to, żeby słuchać mieszkańców, żeby wsłuchiwać się w głosy ludzi, którzy mieszkają w naszym mieście i żeby oni mieli decydujący głos w różnych ważnych sprawach społecznych, ale również takich sprawach, które wiążą się z organizacją życia w mieście, a także z inwestycjami. Dodatkową trudnością jest fakt, że w tym roku są akurat dwa razy przypadają wybory. W naszym przypadku jest to kilkadziesiąt obwodowych komisji wyborczych. Zatem mam jedne wybory za sobą, które przeszły bezproblemowo. Mam nadzieję, że kolejne też uda nam się w taki sposób przeprowadzić. Takich na co dzień problemów oczywiście jest całe mnóstwo, bo proszę zwrócić uwagę, że przy reorganizacji to nie jest tylko zmiana nazewnictwa, czy powstanie nowych wydziałów, czy komórek, ale również przeprowadzenie ludzi w zupełnie nowe miejsca, zatem przygotowanie tych miejsc pod względem informatycznym, teletechnicznym, ale również przygotowanie w taki sposób, by one były jak najbardziej komfortowe, czy powiedzmy odpowiadały pewnym standardom, bo oczywiście komfort zależy w dużej mierze od pieniędzy, które przeznaczamy na realizację takiego zadania.
To są na pewno, to jest cały szereg różnych też rzeczy, które trzeba wykonać, zmiana tablic, zmiana również spisów różnych, które będą trafiały do mieszkańców, zmiany na stronie internetowej, na portalu miejskim, na BIP-ie. To wszystko jesteśmy w trakcie wykonywania tych prac, zatem mam przekonanie, że do końca września nam się uda. Do momentu przyjazdu, znaczy sądziłem, że kongres przyniesie wiele pozytywnych efektów i tak rzeczywiście się stało. I to wynika z faktu, że nieocenione są kontakty z ludźmi, którzy mają podobne problemy i piastują podobne, identyczne w zasadzie stanowiska. A szczególnie jeśli kontaktujemy się z ludźmi, którzy funkcjonują w mieście czy w organizacji, która jest podobna pod względem wielkości, ale też i standardów. Grudziądz, przypomnę, jest powiatem grodzkim, zatem cały szereg spraw, które są związane z realizacją zadań sekretarza, są specyficzne ze względu na wielkość, jak i bycie właśnie powiatem grodzkim. Stąd też te kontakty są bardzo ważne, dlatego że one ułatwiają później pracę na co dzień, jest możliwość wymiany doświadczeń, czy też wymiany nawet, myślę, pewnych rzeczy, które pewnych założeń, czy pewnych inicjatyw, które ewentualnie realizowane są w samorządzie obok. Sam kongres, myślę, jestem przekonany o tym, jest bardzo dobrze zorganizowany w zakresie takich części, które nie są zbyt długie, a które czyli nie nudzą, nie powodują takiego poczucia, że już chciałoby się wyjść i właściwie zaczerpnąć świeżego powietrza, a poza tym ze względu na dobór kadry, która referuje poszczególne elementy kongresu, tu rzeczywiście duży ukłon w stronę organizatorów. Znaczy o fundacji zdecydowanie wcześniej słyszałem, natomiast zetknąłem się z ludźmi z fundacji dopiero przy chęci bycia na kongresie i tę współpracę zamierzam jak najbardziej pogłębiać. Jestem w stałym już teraz kontakcie z ludźmi, którzy odpowiadają za tę część województwa, czy tę część Polski i województwa kujawsko-pomorskiego. Myślę, że samorząd powinien rządzić się, czy powinien mieć bardzo dużo swobody działania, ponieważ to ludzie na dole wiedzą najlepiej, jak powinno być zarządzane ich miasto. I to ludzie, którzy ewentualnie, niekoniecznie ci, którzy zarządzają, ale również ci, którzy mieszkają w danej gminie, powinni mieć swój głos w decydowaniu o różnych inicjatywach czy różnych sprawach realizowanych w danym mieście czy w danej gminie.